Nowy Klepasz. Kultowe miejsce zakupów przed takimi świętami, jakie przed nami, przed Bożym Narodzeniem. Choinki, karpie. Tu od Nowego Kleparza zaczyna się ulica Długa. Kiedy myśmy zaczynali robić nasze filmiki, jednym z pierwszych był komentarz do tego znaku zakaz ruchu, który jest ustawiony za ulicą Szlak, nie puszczając dalej samochodów, tylko tych za zezwoleniami. Dlaczego? Nie rozumiem, bo można było dojechać dalej do ulicy Filipa, można było dojechać dalej tam do Placu Słowiańskiego. Usłyszałem, że to dlatego, że tramwaje są blokowane przez źle parkujących samochodziarzy. Ci, którzy wjeżdżają, to już wiedzą, że tu są tramwaje i nie będą blokować. A tymczasem nic podobnego. Proszę Państwa, kierowcy wszędzie są o podobnych manierach. I mimo to, że jest zakaz jazdy na wprost, niby wyselekcjonowane towarzystwo tam może wjeżdżać, niby świadomi, ale nieświadomie zastawiają tramwaj i przy większych opadach te tramwaje po kilka razy dziennie miały przymusowe przystanki i cała idea lansowania środków transportu miejskiego załamywała się na właścicielu jakiegoś małolitrażowego samochodu, który tylko troszeczkę se zostawił swojego tyłu. Proszę Państwa, co to jest? To jest kompromitacja kierowcy, ale również kompromitacja służb, bo przecież powinni podjeżdżać, ja nie wiem, na pewno istnieją już jakieś nawet widłowe sposoby wyciągania takiego auta, załadowania go na przyczepę i wywiezienie, no gdzieś na przykład do innej gminy. No, ja proponuję Myślenicę, to ładna wycieczka. Ale nie mogę pojąć, jak kierowca wysiądzie z samochodu i nie sprawdzi, czy nie przeszkadza tramwajowi przejechać. To jedna sprawa. A druga sprawa, że miejsc parkingowych na ulicy Długiej, o której mówimy, ubyło z powodu śniegu, bo na miejscach parkingowych pojawiły się te pryzmy śniegu. Trudno, taki mamy klimat, ale to musi potrwać. I te kilka dni śnieżne no spowodowały tyle, że pasażerowie tramwajów jeżdżących ulicą Długą i myślę, że w kilku innych miejscach miasta też, no musieli czekać, aż usuną służby miejskie albo łaskawie właściciel wróci do takiego samochodu. Śmieszne, gdyby nie było takie przykre dla tych, którzy zostali w jakiś sposób poszkodowani czasowo. Ale nie myślą kierowcy, zostawiają auta bądź jak. Akurat dzisiaj nie zauważyłem, przejechałem całą Długą, nie zauważyłem, żeby ktoś zostawił auto w jakiś sposób przeszkadzający, ale to się może zdarzyć.